Siemaneczko, z tej strony prezes. Dzisiaj jesteśmy znowu w czwórkę. Martin, Tino, Bążwoła, MK, Martin. No siema. Marcin, a dobra, bo weźcie sobie. Dobra. I prezes, tak? Jak zawsze na poczcie. Martin, co to jest? No, jest Martin. No i Martin. Na razie, kurde, Martin. FCB. FCB, zróbcie jako FCB później. Dobrze? Bo tu będzie ciężko do odróżnienia. I może wężu, ty pójdziesz robić to, co masz robić, nie? Martin, tam tą dwójkę skończysz polem, tam zaraz dojedziemy. Dobra, dwójkę, tak? Dobra. No tam co zacząć? No tak, bo ty już chyba zacząłeś to robić, tak? A, dobra, spoko. A ja z Marcinem pójdziemy karmić zwierzęta, nie? Bo trzeba. Mhm. Dawaj, pobiegniemy przez pola, przez łąki. Martin, tą dwójkę najpierw musisz wapnem całą zrobić przed kultywacją. Wapnem, tak? Dobre. Nie no, wozem tylko wapnem, nie? A może wytłumaczysz wężu, dlaczego ma robić wapnem? Że pH podwiększy, bo potem wyjdzie tak jak zawsze. Dobrze, a ja wam może pokażę nasz nowy... Ty Martin, ty, ładuj. A ja wam pokażę nowy nabytek, jaki dostaliśmy. Z dotacji unijnej, a tu światełka się palą. Ty macie te myśli, że miałam akurat akumulatory na co dzień? Sorry, memory. No. Jest to nowy fent wydany przez AGO. Dobrze mówię AGO? Dobrze mówisz. Tu jest, o, może tak, o. AGO. AGO, tu są wszędzie jego... Tu? Nie, tutaj. Ktoś kogoś tam psy. Nie. Zobaczcie, jest to nowy fen. Nie, nie kajtek. Ej, czas przyciszcie. Wężu, czas przyspieszamy, zwalniamy? Już. Nie będzie tak jak teraz. Zobaczcie, wychodzimy sobie do naszego fenda. Może jeszcze raz wejdę, tak? Bo, żeby wam pokazać dokładnie. Fajne, nie? Fajnie się wchodzi. Jest to fen, powiem wam, jak to podział, tam napisane było, w 85% dopiero zrobiony. Ma panel, tak jak każdy ma na spację, ten ma na kontrol. I dość... O, coś tu się stało. O. Oczywiście, ponoszone, opuszczone fotele. Drzwi, to wiadomo. Odpalane można z tego całego naszego panelu. Kierownicę możemy sobie podwyższyć do góry. Możemy ją jeszcze złożyć. O, takie coś możemy zrobić. To co nam się jeszcze podoba, ja wam pokażę. Ten cały nasz komputerek. Tu go oczywiście wyłączamy. Zapisujemy sobie. Czekaj, możemy go jeszcze... O. Jak go włączymy, to mamy tutaj różne, różniaste... No, co jest? O! Widzicie? A że się zapytam, gdzie jest ciemnik do nawozów? Tam, gdzie się napełnia. Dobra. Tu włączamy napęd. No już tam prezes przy okazji ten zobacz, że tam przyczepa jest. Już mam prawie 89%. Się muszę to wyłączyć. Te drzewa mi przeszkadzają. Troszeczkę. Trzeba mi jeszcze pokazać. Tu jak widzimy. Tak, 100%, czekaj chwilę. Mamy też możliwość tutaj, patrzcie. To jest podwyższanie, opuszczanie tych. Mamy możliwość tutaj dodania kół, zmiany w ogóle do tura. Gdzie? Tu z przodu się.
zobaczymy. Możemy tylko sobie maszkę podnieść. Że tu opuszczamy. Możemy zrobić sobie. O! Dość tak, powiem wam, jest kowernie zrobiony. I bardzo fajnie nim się prowadzi. Zobaczcie, krótka taka prezentacja. Ja za bardzo nie umiem prezentować maszyn, nie wiem czemu. Bo jakoś brakuje mi słów. Co żeś ty zrobił? Chciałem się do ciebie. No. Nie mam modu pasażera. Tu gdzieś musimy na kamień, tu gdzieś powinno się... O, jest! Na 6 dni jest nakarmiona, jest. A tak a propos, to jeszcze ja jeżdżę tym właśnie autopędem, który zaprezentował. Mamy ich dwóch. Teraz jedziemy do Łowiec. Coś to prezentowa? No. Dawaj Marcinino. Dobrać. Weźcie przyspieszcie mogę do czasu. Ale po co też mają przyspieszać? No tak gdzieś do 8, bo ja mam straszny lag jak taką taki porze. Ale co, ładowarkę potrzebujesz tam? Chyba nie. Tylko nie wiem to czy. Nie wiem czy. Na tym naładujemy ten. Dobra, to weźmiemy dwie zobacz. Czy mi się uda na to naładować TMR? O, ja laga zapałem lekkiego. No właśnie, ja mam takie cały czas jak jest. O Jezu, jeszcze się. Ja mam zawsze takie cały czas jak jest taka pora. Kto tu furtkę zamknął? Ktoś mi furtkę pozamykał. O, wsiadamy. Zajebisty jestem od wsiadania. Tylko... Ruszyła maszyna. Która? Geo. Słucham? Geo. A, jest! Widzicie? W prawym górnym rogu. Zobaczcie tutaj, pod zegarkiem. Tu nas informuje, że maszyna karmi zwierzęta. Rys możesz na kamerach pokazać. Jak to się włączało? Ctrl M i F. F. Dobra, mamy tak. Zobaczcie, teraz prezes ogląda. Siedzi na polu. I tu były... I są kamery. Teraz zobaczymy, co tu się dzieje. Już możecie czas zatrzymać. O, widzimy? Karmi. Znaczy już zrobiło ten. Gdzie to jest? O, wyjeżdża z tego. Ten to nawet ma światełko pod spodem. Widzieliście? No. Nie wiem czemu, ale mi brakuje w tej mapie jednej rzeczy. Czego ci brakuje? Rudej. Jednej rzeczy, nie. Rudej z gorzkowej. Nie. Wapno ładowane do turem. Tyle mi brakuje, ja nie wiem czym. Ale możemy chyba tu gdzieś wapno. Gdzieś na pewno się wapno kupuje. Zobaczcie, widzicie? O, i tu sobie wyłączamy. I jesteśmy. Dobra, ja pokazałem. O! Znowu wsiadamy. Powiem wam, on się... Przecież ona była otwarta już. Bo u mnie była zamknięta. Znaczy, my się tutaj zmieścimy. O! Czekaj. Kurde,
Kto tu mi teraz pisze? Na fejsie ktoś ci wiadomo. No właśnie. Chyba Cebula. A to chyba. Jak Cebula oglądasz, to cię pozdrawiam. Niestety teraz ci odpisać nie, zbytnio nie mogę. Zobaczymy. Idziemy nakarmić nasze świniaki. Jadę. O jest. No już na 6 dni, ja tyle naładowałem i to na 6 dni. Weźmy otwórz bramę tutaj, to wino. To? Nie, nie, tą tutaj nie skręcać będę. No i czy ja tam to wysy... Rozjechać się wyładować? Chcę zobaczyć, czy ja tam się wyładuję. Kurde. Wyładowuję. Wyładować to się wyładuje, żeby czy się załaduje. Kurde. O, już przestaje karmić? Już wraca, nie? Robicie? Już wróciła ta. Maszyna do karmienia. Szkurde, no mocno skręciłem. Czy mi się uda na... Jakby co, to ten pierwszy z prawej, jak widzę. Jak tam idę? Dobrze, jeszcze metr. Prawie dobrze, dobra, skurde. Cholera, zakończyłem. Spadaj stamtąd, bo cię wciągnie maszyna. I zaraz będzie tatar. Tatar wołowy. Ty powiedz mi, ile tam jest zmiany tego temeru? Jakieś sporo powinno być, bo noc była przecież. 85% to jest. To dawaj, ja się podstawię tam. Czekaj, to się jak to było? MMLK, wydaje że się to robi. Musisz wyprostować, podjechać trochę. Powinno wtedy nasypać, ta, nie? Ta przyczepa nie obsługuje. Zobaczymy, czy ten kontener nasypa. Chyba też nie, wiecie? Tak jak sądziłem, potrzebny był... Zobaczę ja coś, czy przypadkowo mi się zdaje, że obsługują przyczepy, wiesz które? Te od AGO. Weź patrz tam teraz. No już powinno to ci nasypać, bo już jesteś po tym. Martina wyrzucił. Oj, coś. Nie ściągaj. Martin. Powiem, że zadziała. Mi się zdaje, że wy sobie obsługiwała. Te przyczepy tego, AGO, Radenzo, nie? Wężu. Radenzo praktycznie wszystkie to będą łatwe. Tylko wiesz co, ale wezmę te
Nie. Te skrzyniowe obsługują, te skrzyniowe też. Te wywrotki nie. Kupię tę pod Fenda. Jego muszę jeszcze wziąć, przetransportować ją na bazę. Tak. Dawaj, pojedziemy z tymi maszynami na gospodarkę. No gdzie jedziesz, jak jeszcze nie wsiadłeś? Nie, się wrócisz tam do... Ty, a weź teraz zobaczy, będziesz nie miał teraz mod pasażera, bo ja tu... Rozłożyłeś krzesło, ale nie, to nie... Nie, a zobacz teraz. Ci drzwi to na tworze. Ja jeszcze nawet podejdę z tej strony, co przyjadę. Możesz wejść? Nie. A teraz? Też nie. Szkoda, szkoda, że nie ma modu pasażera. Wiesz, trzeba było się uśmiechnąć do jednego naszego pana, Sida. A w ogóle apel dla wszystkich graczy, którzy grają na modach Sida. Którzy cenią pracę Sida. Tego dojca, co my mamy, jeden z kurwier wziął i ukradł i wstawił na jednej swojej, na jednej stronie do pobrania. I prawdopodobnie podpisał jako swój, bo nie dał nawet zmianki, że coś Sid tam robił. Bo tam ten skurwiel coś tam zmienił małego w tym ciągniku i wydał jako swój. W ogóle nie był ani Sid, ani nie był Sid podpisany tam, że to robił, ani ten od modeli, nie wiem, jak on się nazywa. Ty wężu, wiesz, kojarzysz gościa, jak to się od modela? Nie. Ale wiecie, o kogo chodzi. No. Bo dużo pomógł jeden kolega Sida, budując go w Giansie czy czymś, jakimś programie do modelowania, wiadomo. Sid to zrobił te wszystkie inne te możliwości, co mu się tam robi, a samą bryłę stworzył ktoś inny, wymodelował. Więc... O, zauważyłem. A co się stało? To kurwa stoi, jakby. Ale czekaj, bo ja nie wiem, bo ja tak przyjebałem w ciebie, ale ja nie wiem, czy ja miałem rację, bo nie wiem, czy to znaki były, jak nie, to z prawej strony masz pierwszeństwo. Nie, ja miałem stop miałem, także jesteś usprawiedliwiony. Czyli był wypadek. Panowie, ale wy sami są swoimi. Przepraszam, to było dla żartu, nie chciałem ci... Ale zobaczcie, tu jest jeszcze jedno dobre, wiecie co? Zauważyłem, że... W tym ciągniku jest dobre, że każdy ma na spację ten z panel, ten, a tu jest na kontrol, prawy kontrol, tak dla ścisłości, i jak ktoś używa tego kontrolera do manualnego odpalania, do włączania tych trybów, tak, przód, w tył, to się nic nie dzieje, a to zawsze się, bo wiadomo, coś tu włączałeś i chodź do tyłu lub do przodu, a tu elegancko można sobie zmieniać. Ale ja w ogóle znam, no, przecież ja mam klimę, co ja tam jeżdżę z otwartym tym. Marcin, FCB. Odstawiam się sobie. Może wziąć i to wapno sypać nie dalej, nie? Dobra, nie? Na dwójeczkę. Mam od początku, tak? W sensie. Znaczy ja nie wiem, gdzie on tam sypał, tak? A, czyli coś było już sypane. Wążu, on tam sypał coś, czy nie? Wężu, możesz powiedz, widzą, co ty robisz. Co robię? Ty robisz? Ja pryszczę.
Kurde, dobra, a powiedz mi, że to do wapna jest gdzieś odstawione, czy przy ciągniku? Czy no Marty tym miał robić, nie? Nie wiem, czy już zaczął. Martina nie ma. U Martina przy Fendzie jest. Ma nasypane tam 29 to. Nie mam tu postawić do maszyny. Ja nie wiem, czy ja mam brać kulki wapu. Nie no, jak go nie ma, no to weź tym wapnem tam leć, żeby to jakoś było. Przyjdzie to nagle się zmienić. No, ja weźmiemy. A skończę tu pryskać i wam pomogę. No ja też będę ten... Tylko to zaparkuję. Gdzie pół godziny parkowania prezesa. Tam jakieś tam miejsce ci zostawiłem, nie wiem kiedy. To się nie zmieści już nic. Ja no nie wierzę, on wyszedł, kurde, wapno chodziło. Go wywaliło, nie wyszedł. To jest różnica. Ej, ale to wapno węż nie daje tak na biało, tak? Chyba nie, takie żółtawe, no. Bo tam trzeba, wiecie, jeden mod usunąć. Już mi się nie podoba ta tekstura. Mówię, trzeba jeden mod usunąć. Gulisz misz. Gulisz albo tego. Trzeba tam przeczytać. Tak, bo jak ma się, używa się mapy tej wersji ze Solid Modem, to się ten Gulisz misz mod nie powinno używać. Ale do garażu maszyny, ciągniki. Klasa ktoś. Postawiłem go tam z szybkości. Dobrze, że ty się w CB z szybkości nie pomylisz w drugą stronę. No właśnie. I miejmy nadzieję, że ta przepa... obsłuży to, co ja chcę. Raczej to tak. Mi się wydaje, że już to ją używaliśmy. Zobaczcie, jak... coś wam pokażę. Słyszycie? Słyszycie? Jeszcze raz to wam pokażę. Jak jest kabina wyciszona? Otwierasz drzwi, jest głośno. Zamykasz drzwi, jest cisza. No, to jest dobrze wykonany mod. On jest zajebiście zrobiony. Ja, jak zobaczę, kto to mi tak... pisał mi. No tak jak mówiłem. No, okej. Jedziemy. To gdzieś coś pisze, ale to niech pisze. Przed na biogazowni można napełnić sobie wężytem. Wapnem. Chyba można. Bo jedno jest do... możesz u tych napełnić, u świń. Bo jedno jest do wapna, a drugie jest do nawozów, dobrze mówię? Te duże takie nie wiem. Te żółte, dwa są. Jedno jest do limy, a drugie jest do czegoś innego, bo limę to jest wapno, nie? Znaczy lima to jest nawóz, a wapno to jest no, kark. Kalk, bo kalk limę. Limę to nawóz i kalk ten. Tam coś takiego było. Jak ja czytałem, każdy to ściągnie mapę, jak ją rozpakujecie. Tam macie podstawowe mody. Mapa plus podstawowe mody. Potem wchodzicie w opcjonalne mody i macie też jeden folder, gdzie to się otwiera program, kurde. Ten, jak się ten program, kurwa, nazywa? Nawet nie wiem, ten A, na A, do kurde takie... Nie, do tego, do... mów mi. O, się zamyśliłem, do tego. No taki, kurwa... Do notatek, do tego. No taki, taki do notatek, tak? Adiobe, coś takiego, chuj nieważne. I... Adobe?
No. Ciekawe, jak ja tu teraz prezes wyjedzie sobie. Wiem, jaki program ci chodzi, ale nie pamiętam jak się... O, sypie! Sukces! Dobra. Złamię tą szczepę, ale wyjadę. A nie, ja sobie zrobię inaczej. Pan wysiądę. Co tam się prezes będzie męczył tu? Hop, o! O, sobie szerzej otworzył. No, prezes od cwana żmija jest, widzicie? Cwany bąż? No. Ale taki panowie dzisiaj taki jest smętny ten odcinek, bo święta są, wszyscy są najedzeni, tak? No. Prawie wszyscy. Ja tam najedzony jestem. Ale ja bym jeszcze coś wsunął. To jak to? Co? Co to? Już napełniono nasze dni. Zobaczymy jak tutaj wygląda. Co tu jeszcze... Ty Mazzy Greens, co to jest kurde? Mazzy Greens, kiszona kukurydza to jest. Mazzy to jest kukurydza, a co dalej? To... Greens, kiszona kukurydza. Greens to są, to nie są ziarna czasem? Zielone. A, ziarna kukurydzy. A. Że my kukurydzy nie mamy, bo wszystko się poszło na sprzedaż. Ale tam można bodajże czynin, a nie czekaj, co to się robiło? Można było chyba też innym ziarnem na karmić byki kiedyś. Chociaż nie, może się mylę. Zobaczymy, co tam się uda. Mamy w planach, nie wężu, chyba jeszcze kupić jednego Fenda, nie? Tego większego. Tak. No on jest, powiem, fajny jest nawet, tylko nie wiem jak się brudzi. Widziałeś jak się brudzi? Bardzo dobrze się brudzi. No, więc może na przyszły odcinek zarobimy na następnego Fenda. A może zaprosimy chętnych osób do zagrania z nami. Co wy na to? Może, a ktoś jest ogolnięty? Tylko mi się zdaje, że powyżej tak 16 roku życia, żeby był. Może też piszcie, zawsze możemy z wami pogadać, porozmawiać. Zobaczymy jakie jesteście ogarnięci. Więc... ja chyba to przybyt tu zostawię. A jak? A Kevina samego w domu obejrzeliście, czy nie? Widownie, kochana. Nie odczepię, tak może tak o... No, co jest? Nie mogę czepić. A teraz, o. Jestem ciekawy, po co tutaj na przyczepie wał napędowy tutaj? Do czego on służy? A już wiem, gdzie się podczepia ten... Znaczy, gdzie się ładuje nawóz. W tych żółtych beczkach. Takie żółte wiem z tym. Tak, to ci cały czas mówię o tym.
Jadę, może tego odstawię i teraz sobie troszeczkę Deutschem pojeżdżę. Ale ty masz prez z jedną rzeczą rację, trzeba tego gulenist moda usunąć, bo one się gryzą. Sol mod ma swoje ustawienia, a ten ma swoje, wiesz co to. Dokładnie. Tam może być jeden, bo mamy gulemisz mod i jeszcze jeden mod na teksturę gówien i tych wszystkich innych tych. Przy normalnej teksturze mogą być dwa i dwa nawet powinny być, tak? A przy solid mod musi być tylko jeden, tak? Ten jeden. Jakby ktoś szukał kultywatora, to jakiś kretyn zostawił go na pół. Zgadnij kto? Martin. No hasło robić? Okej, okay, pojedzie pek. Ja go zrespię na ten, na farmę. A hasło sprzątać to już nie da. A ty jeździsz tym fendem, czy nie? No ja robię VAT, no cały czas. Dobra, statuj narzędzie. Tak. Już by mi tu ktoś przyjechał pomóc. Znaczy ja będę kurde. Wiemy o co chodzi. Ja go sobie wezmę mojego Deutscha, bo ten jest bardzo fajny fen. Oczywiście. Marty, ten weżu. W razie czego miałbyś linki do tego? Do czego? Do tego fenda. Żeby dać? Tak, no tak. No. To mam jakieś linki. Wstawię pod filmem, żeby się mieli. Kurde! Czemu Bobcat mi nie chce obornika nabrać? Ej, wyjdź mi stąd. No nie masz łyżki do obornika. Tak, nie ma. Tam do obornika jest kolejna łyżka, nie? Wiesz tym, nie? To co, ale ja tą przecież cały czas wywalałem. Ale skąd bierzesz? Z boksu czy z obory? Z obory, z obok. No to z obory musisz pojeździć tam w niektórych punktach, tylko to się ładuje, pamiętasz? No jeżdżę, no i co? Dobra, jedziemy na pole. Zobaczcie, tu włączyłem koguty w tym. Pojawia się ikonka kogutów, włączam światła. Wypala się tylko światełek. Oj, panowie, tą dwójeczkę to całą robić tym wapnem, czy tylko na razie pół? Nie, możesz pół, a drugie później robi się za pół roku. No nie, chciałem ci pomóc kultywować, no ale chcesz. No nas jest trzech, tak, więc... Więc jeden może kultywować. Dwóch może, a jeden będzie woził wapno. Czuję, że ja tu będę musiał jeszcze i posprzątać tym już Deutschu, bo się trochę brudny zrobił. O, ale mnie zniosło. Bo się zapatrzyłem tu. A, was wam pokażę, kto to zrobił. Projekt tego. To jest jego znaczek. Jest tak brudny, że ja nie widzę, kto zrobił. No. Na pewno nie Martin. Jak tu było napisane. Powiedz mi, Marcinie, z której strony zacząłeś pryskać? Ogólnie od strony jezdni ta pierwsza połowa już jest skończona. Od strony jezdni pierwsza połowa... Właściwie już ją dokończam. To właściwie skończyłeś, czy właściwie nie skończyłeś?
99,5%. Ale te 0,5% takie... Już nieważne, bo już go nie ma. Zobaczymy, czy coś tu widać, jakąś teksturkę tego wapna? Jest, takie żółte, widzicie? Jest to wapno. Powiedzcie, dość takie realne to wapno mi się daje, bo już wapno jest takie żółtawe, nie? No to ciekawe, druga strona pola też już jest robiona wapnem. Zrobiona wapnem. No bo tam może Martin jest. A nie, on tylko w koło pojechał. No, muszę zobaczyć GPS-a. Nie no, słaba to tekstura wapna, muszę przyjechać. Jak wiesz, ja wiem, czy słaba. No nie jest biała przede wszystkim. Bo tekstura wapna nie jest biała, wapno nie jest białe, takie zbytnie, tak, jest takie żółtawe. Myślę, że rodzajów kolorów wapna? W chuj, nie? Nie, no może w chuj nie. Widzisz, to ja przeżyłem tyle czasu i zawsze myślałem, że wapno jest białe. Znaczy teoretycznie zawsze było białe teraz. Znaczy nie wiem, czy teraz, czy to już tak było wcześniej, ale ludzie nie mieli, bo... Teraz wapno jest na przykład tak wygląda, jakbyś miał piasek taki normalnie drobny, wysypany koło pola. Zawsze na przykład... Ale to nie jest wapno, to jest jakieś inne, jakieś coś kurwa... Bo masz wapno magnezowe, masz różne te... No ja mówię bardziej o takim rozpuszczonym wodzie. Ile ten miał kurwa szerokości, ten? Który? Tak jak ludzie drzewka owocowe smarowali wapnem, żeby szkodniki... No tak. Się... Nie, to nie żeby szkodniki. A co? To nie na szkodniki. A, to na się... co, na mrózku? Tak. Odbija promienie słoneczne, tak? W białe, pamiętaj. No się znasz. Bo mój dziadek gołębnik dlaczego wapnem smaruje, żeby nie było szkodników, tak? Zawsze masz swoją teorię. Się... Bo gołębią było pewnie zimno i... Dobra, tutaj ładnie deszczyk już się zapowiada, on bardzo jest potrzebny. Wilgotność troszkę jest mała, nie? Akurat w tych polach to rośnie, to tam. A kurde, tam deszczownie były fajne, ale były takie nie? Nie, deszczownie to są do jaj. One by dodatkowo robiły swoje te ścieżki technologiczne, nie? Nie wyszło z tymi deszczowniami? Nie. A co, to na multi nie działało, czy ogólnie? Działało, ale to jest masa pracy, którą opryskiwaczem zrobię 10 razy szybciej i lek. No bo to jest troszkę taka realny, nie? Ten, można powiedzieć, nie? Ktoś nie, tu... ale rozkładanie, przekładanie, to daje tylko jeden ten. Ścieżki byś musiał jakieś szerokie mieć, bo one na 30 metrów każdą stronę biorą. To czyli co 60 metrów robi ścieżkę, tak? No tak, no nie wiem, może trzeba zobaczyć. Tu nam niestety właśnie uschło jedno pole. To jest takie nieuwagę naszych pracowników. Ale cóż. Uschło, kasa poszła. Jestem ciekawy, czy coś daje. Wiesz co? Czy to coś daje, że my to zaorajemy? Teoretycznie w poradniku jest napisane, że tak. Wiem, jak to wygląda w praktyce. Zobaczymy, tak? Musimy zobaczyć, jak to jest, jak się skończy to pole, tak? Ale fajnie, z daleka ten fend wygląda ogólnie, twój zestaw, taki potężny ciągnik. Mój? Już nie ma fenda. No. A czy ten, chciałem powiedzieć Deutsch Park. No, bo to jest potężna maszyna. Tylko zobaczcie, nie, on tu robił, ale jest inna już, kurde, tekstura. Kultywator, po kultywatorze.
Ty nie, ty wiesz, że to wapno znika? Się robi tym, to da. Tak? Ja myślałem, że po paru dniach zniknie. Widzisz? Widzisz dlaczego? Zobacz. Widzisz, jak to wapno znika? A, jest cało rośnie. No, zobacz, nawozy nie znikają, tak? A wapno znika. Ale gleba od razu się robi ciemniejsza, czyli jest na ten, tak? Nawiezione. PH no. jest. Od razu tego nie zmieni, bo musiał... PH jest 7%, nie? Byś musiał przyspieszyć czas. Ale i było, jest na pewno większe PH niż kurde na innym polu, bo tu masz 7%. Ile masz siebie polu? Tak, więcej, no bo... Ale masz, ale zobacz, tu co się pojawiło, PH, gleby 7, pisze neutralne. To może prezes pytasz, ile jest na mojej stronie, bo ile masz 6 i 8 neutralne. A u ciebie, wężu? Czyli u ciebie już coś dało, tak? To jest w tym miejscu ci pokazuje, gdzie jesteś akurat, no u mnie jest inaczej, no bo... Ale pisze, ktoś jak, o, tu jest 6 i 9. 6 i 8 jest idealne PH tu w tej grze, nie? Mhm. Ty musisz mieć ponad 7, że potem jak będziesz kosił, żeby ci najbliżej do tego 6 i 8 zeszło, nie? To ci wciąga jednak później. Ci ubywa tego znaku. Mhm. Czyli szycie, to widzicie? To nie jest teraz granie w LS-a proste. Zajechać, wylanie, a! Co robimy? A, bolnik czy gnojówkę? A, gnojówkę, bo lepiej. A tu trzeba już przemyśleć. Już ten solid mod daje do myślenia. Co zrobić, żeby było? Nie wiem, ile gdzieś już nagrywamy? Będzie gdzieś z godzina? Ktoś nie. A, ja miałem koledze innemu nagrać poradnik, jak włączyć ten GPS. Tu mnie zauważyłeś, zobacz, kolego, tu masz do włączania, albo kontroler W, albo tym guzikiem. Widzisz? Tu se musisz, ustawiasz do regulowania maszyn. Szerokość, albo automatycznie, albo dodajesz, plus, minus. Ja mam, nie wiem, ile ten kontrolator miał metrów? Zaraz zobaczymy. Nie wiem, który ty masz. Ja mam, kurwa... Tego co robił Martin, kurwa. Zobacz, możemy go z... Sprawdzić ci, on ma 9 albo 8. Gdzie to widzicie, od razu się zmienia ten, jeśli chodzi o szerokość. Parę milimetrów robi wielką różnicę. I mam 9,7. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie. Tak. Tu ustalamy przy oraniu. Nagrywacie jeszcze, czy nie? Gramy. Ale czy nagrywacie? Nagrywamy. Tu ustawiasz w bok, a tu tak lekko z kosem. A tu możesz zrobić, widzisz? Zmienić na 90 stopni. Bo mi netka wypaliło i nie może wejść. Tu włączasz, że nowy. Tu możesz ściągnąć z drugiej maszyny. Tu ustawiasz do, przy automatycznym nawracaniu. Tu lewo, prawo. To czy ma nawrócić? Czy ma się zatrzymać? Znaczy to tak. Tu jest, że nawraca. Dobra, nie przeszkadza mi. Dobra, to idź. Tu, że ma nawrócić. Patrzcie, tutaj zrobimy, że w lewą stronę lub w prawą. Tu, że w ogóle nic się nie dzieje, jak dojdzie do końca pola. Tu, że się zatrzymuje przy końcu pola. Tu to było... W którą rajkę ma wjechać? Może ja to zobaczymy. Wam pokażę dokładnie, o co mi chodzi. Podwona.
teraz mi przyłączyć GPS. No i zrobimy tak, że będzie niezmite 10 metrów. Gdzie tu mamy ustalamy, ile od krawędzi ma zaczyna wracać. Tu ustawimy, że na przykład trzecią krawędź. I raz odpalamy. I będziemy jechać. Zobaczymy, czy to, co ja ustawiłem, jest dobrze. Wam pokażę teraz. Zobaczymy. Powinno to zadziałać przy końcu pola. To nie wiem, czy ja dobrze metry odliczyłem sobie tak na pałę strzeliłem, nie? Wiecie, jak sobie objedziecie na przykład dwa razy w koło, zrobicie poprzeczniaka, tak? Na przykład będziecie mieli wliczone, nie wiem, że chcecie na dwa poprzeczniaki zrobić, a wiecie, że maszyna ma, nie wiem, 9 metrów, to 18 metrów, koło 18 metrów, 17 już powinna maszyna nawracać. Zobaczcie, ja nie dotykam kierownicy, tak? Teraz nic. Coś mi nie pyka. Czekajcie, coś nie pyka. Czekajcie, zrobimy jeszcze tak. Powinno zacząć pikać. O, coś nie tak poszło. Maciej zaraz wraca. Czekajcie. Nie wiem, czy to jest granica pola, to jest wytyczona. Zobaczymy. Zobaczymy jeszcze na dole. No, jestem. Wejdziemy w tą rajkę. Zobaczymy, może tutaj. Zawiedzieliście, że mi się automatycznie przestawiło? Też nie. Zobaczymy, czy to będzie dalej dobrze. Zobaczymy, czy to będzie dobrze. Zrobiłem trochę więcej, niech będzie. Żebym wam więcej pokazał, co chodzi. Zobaczcie, ale tu ładnie on pracuje ten. Kogut niepotrzebny. Zobaczymy, czy to się uda. Ty już siewnikiem przyjechałeś, wężu? No co? Trzeba na pysku tywatować. Na bieżąco idzie robota. Kurde, czekaj, czemu mi się kurde nie chce automatycznie nawrócić? Ja chyba wiem czemu. To jest wina tutaj mapy, nie? Bo to chyba wiesz, mapa nie ma wytyczona. Te pola nie mają wytyczonej swojej granicy, one są nałożone, są. Nie, wężu? Słyszysz? Nie. Wiesz o co mi chodzi, wężu? O to jak się samo się nawracał, nie? Odsuń się, wyjdź. Przypadkowo ci złożyłem.
Ale on wygląda zajebiście ten Deutsch. Kawał solidnej maszyny. Widzisz, nie działa to, nie? Czy ci nie wraca? Dobra. Tylko skręć. Jestem. A gdzie, w tym momencie ty przestawiłeś to tam? Aha, dobra, wiem, czemu. No tu musisz ustawić. Jak masz ten auto run, zobacz sobie. No. Auto ram. Masz takie jakby. Mam takie kudy. No. Takie guziki od takiej skrzyni, tam ustawiasz metry, nie? No to ja to ustawiałem. No, ja nawet ustawiłem na. W takiej pozycji ustać, tak jak tu na przykład stoisz. No. Sobie przestawić te metry, żeby na przykład. Ja poczekaj, wejdę do siebie i zobaczę. Ustawić te metry, żeby. To ja ustawiłem na 30 metrów od granicy, tak? Pola, czyli od 30 metrów powinno już. Nawracać, tak? Nie. Ty widzę, teraz ustawiłeś na 18, tak? Metrów. Wysiąść, bo ja muszę u ciebie zobaczyć, bo ja mam wyłączam. Tam zależy od strzałki. Tą strzałkę, co masz do tyłu na przykład, te 18, co jest teraz, no. Jak wejdziesz, to zobaczysz, nie? To wtedy... O, jak dojeżdżą tu, to robi się na minus na przykład 10 na dole, minus no. 14, nie? No. Musisz mieć ustawione, na przykład jesteś w tej pozycji, tak jak tu. To musisz tak wyregulować, o, tak jak teraz masz do zawracania, że masz na 0. Nie mam, to jest 18. Ale na dole. Aha. Wtedy w tym momencie ci zacznie zawrócić. Jedziesz do przodu, to ci tam leci na minus albo na plus u góry wtedy, nie? Na dole też. Czy mi nic tu się nie zmienia. Jest tylko te 18. A gdzie na górze, na dole ma się zmieniać? No na dole, no. Na dole pod tym. Autorum. Na dole, jak masz w dolnym rogu prawym. Jak masz pod strzałką zawracania, ile masz metrów? Pod strzałką? Nie mam... 18. To u góry. Nie mam nic. W prawym górnym rogu masz strzałkę do tyłu, nie? No. To tam masz metry napisane. No 15,5 metra mam teraz nastawione, nie? Teraz zawróciłeś, to ci się zmieniło. Na dole pod strzałką ile masz? Nie mam nic. Do zawracania. Nie mam nic. Aha. No, da się, tylko trzeba ustawić. A, czekaj, może... Chcę zawsze regulować właśnie tą niby tą skrzyń, co takie plus minus. Bo u góry to auto run, co masz pod ty, ale teraz robię, nie? Strzałkami do zawracania, prawa w lewo. Robię teraz i mam tylko na górze, tak? 16-13 strzałka w dół, tak? I wiem, że to się jeszcze powinno być. Powinno mi odliczać w dół, nie? Powinno ci odliczać na dole, ile metrów masz do końca pola. No, a nie mam nic. Jak to włączyłeś? No jak? Nie wiem. Czekaj, no nie ma akurat. Czekaj.
Lewo, prawo, oj nosić. Zrobimy jadę i będzie coś, czy nie będzie. Mam tylko na górze 16,3 metra na górze, tak? Plus, minus to się ustawia, kurde, ten, który rząd ma wjechać, tak? No. Teraz mogę zajrzeć? Gdzie? Poczekaj. Ja to rozkminię. Jeszcze też masz GPS-a u siebie w ciągniku, tak? Wszędzie, w każdym ciągniku kupiłem GPS-a, więc... Tylko tam wężu, ja tam jeden, od początku nie ten. Nie przeorałem, nie? Trzeba było przeorać. I teraz powinno mi pykać. I nie pyka mi. To wyszedł? Marcin. Kurde, no. A może muszę ci pierwszy raz włączyć i wyłączyć. O. No właśnie mi się na dole te cyfry nie pojawiają, nie wiem czemu. No ja na 50. To ja to muszę ustawić przed? Nie. Zobaczcie, jakie tu jest, tak. Tu pyk, pyk, siejemy, tu ten. Nie wiem. Tu mi się powinien teraz zatrzymać. Gdzie tu? Na środku pola? Znaczy nie, mówię tu, jak teraz nastawiłem, tak, nie? O, promocja, Rizal, wszystkie maszyny, narzędzia, Rizal, co? Kupujemy coś, Lizarda? Kupisz pizza. Albo ja mam coś nie tak, albo coś jest nie tak. Coś ja nie potrafię tego zrobić dzisiaj. Tu. Bo na pewno to nie jest... A ty kierownicę masz wciśniętą, czy nie? Nie. A tu masz nastawioną u siebie to? Nie. Co się stało, Marcin? Tu speaker wywaliło. Sorry. A ty byłeś w grze cały czas? Byłeś, nie? Tak, jest. No kurde, już mi wyłączył mi. Doszliście, jak to się włącza? Czy ja nie mogę? Komuś tam się odkurzacz włączył? No. Teraz słychać? Tak, słychać, już nie.
Wiesz co, prezes, bo to co ty wcześniej mówiłeś z tym, to mi się wydaje, że to odliczało dopiero jak się wjechało w odpowiednią wrajkę, ile jest do końca pola, tak jakby, nie? Mi się wydaje, że to się ustawia z czasem jakoś. Że pojechać w tej wewte, w tej wewte, nie. Ale ty jeździłeś w tej wewte. No jeździłem. Ja umiem to ustawić, ale nie umiem ci wytłumaczyć, jak to ustawić. Powiedz mi, dlaczego mam zacząć? Stoję tu na polu, na końcu pola stoję, tak? Mam wyłączone wszystko, tak? Mam wyłączone to nawracanie, tak? Włączam sobie nawracanie, że chcę, żeby mi nawracało w prawo, tak? Strzałkami plus, minus, tak? Mi się zmienia. Te na górze są cyferki. Mogę ci to ustawić, bo nie umiem ci tego wytłumaczyć, jak ci to, jak to masz ustawić, bo to musisz dojechać do tej momentu pola, gdzie chcesz, żeby ci zawracał i wtedy musisz wyzerować, tam ustawić te cyfry. Ale nie mam... A pokaż, może się coś tam, że może ja też nie będę miał, bo u siebie mam. No ja mam. Masz na dole i na górze cyferki, tak? Tak. A ja mam tylko na górze. I na przykład... Czekaj, idę zobaczyć do innej maszyny. Zobacz tutaj. To nie wiesz, co nie zrobić. Zaraz dojdę do tego. O, tak jak ja stoję teraz, dojeżdżasz sobie do tego momentu, którym chcesz, żeby ci zawrócił, na przykład tu, żeby ci zaczął zawracać, nie? No. I tym plusem i minusem, nie tym, co są od przejazdów, nie? No, ty... Tylko tymi obok. Ustawiasz sobie, jak masz u góry... U góry jest w ogóle ta strzałka do tyłu, ona jest nieistotna, ile tam jest. Mhm. Tam jest najważniejsze właśnie ta na dole, musisz ją wtedy mieć na zero. Wtedy u góry ci się zmienia, nie? U góry to wtedy ci się zmienia ta odległość, gdzie stoisz teraz i do granicy pola. Wtedy tą na dole musisz mieć na zero w tym, i w tym momencie... Ale tam na dole, o tym innego, że chodzi, że na dole nie mam nic, tak? Właśnie tego nie rozumiem. Ja tego też nie rozumiem, tak? Mam tylko kreseczkę małą, nie? Może... A jaką ty masz odległość, szerokość tej maszyny? 9,7. No. Bo masz teraz... na przykład u góry masz tą strzałkę do tyłu, a na dole masz strzałkę do zawracania, na tym... Mi chodzi o na tym małym ekraniku. Strzałkę na zawracanie jest, bo jest tam jest tak wyłączony, na... żeby się zatrzymało ciągnik, maszyna, tak, tak. Lub do nawracania. I potem się prawo, lewo nawracam, tak? No i ja pod spodem mam jeszcze właśnie te metry. Tak samo jak u góry pod strzałką, tam mam na dole pod tą zawracanie mam metr. Wtedy tam ustawiam na zero. Tak jak teraz ustawiłem, to powinienem ci zawracać w tym miejscu. Ale nie wiem czemu. Pierdu, ale patrzcie, jak pH gleby wzrosło. Niewielka zasadowość. Ale to jak będzie rosło, to będzie, dlatego że... Musi być więcej, żeby potem się w miarę wyrównało, jak się już będzie leżało. Jakbyś dał tyle, co powinno być, to potem by wyszło, że jest za mało, nie? Byłby w ciągu. Aha.
Nie wiem, kurwa. Nie, nie pokażę wam. Musiałbym... To robiłeś przy włączonym GPS-ie, czy... To bez różnicy. Tak? Przy wyłączonym robiłem. Nawet nie wiem, czy przy wyłączonym jest. Przy wyłączonym robiłem to teraz. Dobra, nie pokażę wam. Przepraszam wam, ale... Ja na przykład mam coś tak zrąbane, że... Jak wsiądę, wezmę kamerę ze środka, w tym fędzie nie mam wyciszenia, na przykład kabiny. On chodzi tak samo w środku, jak i na zewnątrz. Jakaś, nie wiem, czy synchronizacja, czy co. No może to być... Wina multiego, tak? Ale nie, no miałem tak zawsze, tylko teraz tak się ten, nie? Wszedł do gry, to było normalnie. Właśnie wiem, że jak pamiętam, że ja miałem to, kurwa, że mi kiedyś się to na dole liczyło, ile metrów mam. Mi po prostu nie oblicza, ile jest do końca metrów, wiesz? No rozumiem. Może tu coś trzeba, kurwa, zmienić? Tu nie. Bo to znowu jest do orania, nie? Ten offset. Ta niebieska? Offset, no. Tak. My chyba, wiecie co, zakończymy nagrywanie, nie? Bo już dość długo nagrywamy. To więc, ja to się wam postaram ogarnąć, tego GPS-a jeszcze bardziej, poświęcić może nawet jeden odcinek dla was. A nawet z ciekawości teraz skoczę na singla. Na singlu sam zobaczę sobie, bo mnie to aż drażni. Troszeczkę. Więc z nami był Wężu. No, Szczoleczka. FCB. No, Szpareczka. No i Prezes. Kochana Cipeczka. Nie, no to przez tych przegiełem. Wiem, dobra. Co było... Kurde, najgorzej, że internet nigdy nie zapomni, nie? Dokładnie. No ale dobra, niech będę. Więc zdrowych, pogodnych, wesołych świąt wam życzę. Bogatych. Dołączamy się do tych życzeń. Dokładnie. I żeby brzuszki były najedzone. Tak jak teraz Marcina. Tak? Ja jeszcze poprawię orzeszkami ziemnymi. Pępek na wierzchu. Nie, on nie ma pępka na wierzchu, ma... On sam jak cały pępek. On nie ma pępka w ogóle. No. Dobra, to więc do zobaczenia, miłego oglądania. Końcówki oglądania. Trzymajcie się. Trzymajcie się, pa.